A, klucze od bramy, klucze od bramy. O kurna, o, zdążyłem. Panie Jacku, pan da mi kluczyk z pilotem tam z biurka, a nie, mam w kieszeni, dobra, nic mi pan nie daje. A to już, uwaga, telewizja, do góry. No, interwizja. Ależ we mnie jest dzikość, nieprawdaż? Prawie jak w tej naturze, która mnie otacza, to nikt niczego nie siał, to się wszystko rozsiało samo. Mówią, że samo to grzmi, a jednak samo się potrafi zrobić. Tak jak same zaczynają nas osaczać normy wszelkiego rodzaju. Kiedyś gniazdo USB wyglądało tak, było duże, asymetryczne i niewygodne. Teraz ktoś poszedł po rozum do głowy i wprowadził takie gniazdo USB, które jest zestandaryzowane, symetryczne, czyli można je wkładać z każdej strony. Ten nieco przydługi wstęp ma za zadanie zobrazować również to, co dzieje się dzisiaj z samochodami. Coraz więcej elektryki, coraz więcej silników wspomagających elektrycznych w tych samochodach się pojawia. Samochody są coraz bardziej nowoczesne, układy napędowe są coraz bardziej oszczędne. Producenci proponują nam, tak jak kiedyś proponowali, co 12 lat nowy model, potem co 6. Dzisiaj właściwie co 3 lata następuje jakaś rewolucja samochodowa, jakiś lifting, jakiś element, który wprowadza nieco świeżości do istniejącego świata motoryzacji. Proszę nie pokrzykiwać na pieska, przecież to grzeczne pieski są, no. Dobra, no, poszedł piesek do domu. Klasycznym i dobitnym przykładem takiego liftingu, który moim zdaniem nie do końca się udał, jest Mitsubishi Eclipse Cross. Samochód, który jest z nami od ładnych paru lat na rynku. Teraz jest oferowany w wersji jako hybryda typu plug-in, czyli słynne PHEV. I on mi w dalszym ciągu bardziej przypomina to gniazdo USB, niżli to USB-C, które jest nowoczesne i które ma po pierwsze ułatwić życie użytkownikom, a po drugie zestandaryzować to, co nowe. Przyznać należy, że Eclipse Cross po liftingu zaczął wyglądać lepiej. A i fura otrzymała takie oto piękne tutaj stylizacyjne akcesoria, inkrustacje by powiedzieć, żeby być ciut bardziej dracznym. Troszkę Lexusa mamy tutaj, troszkę Toyoty mamy tutaj, troszkę Hyundai'a, pamiętacie, Kone, który też ma taki segmentowy ten przód. Dużo się tutaj pozmieniało, ale to dobrze. Ja tego nie ganię, nawet jeżeli ktoś troszeczkę zżyna, podpatruje, tak bym powiedział, no to niech sobie podpatruje i niech stosuje to, co inni już u siebie mają, bo to rzeczywiście działa. Uzmysłowić sobie muszę, że ten samochód jest stworzony pod Japończyków, bo biegi, tutaj w sensie tryby jazdy i kierunek jazdy, zmienia się przedziwnie, nie po naszemu, czyli drive mam jakby od siebie, wsteczny mam od siebie. Ten, kto siedzi tutaj, Brytyjczyk, Australijczyk, Japończyk, będzie miał super, bo te biegi przekłada wtedy w swoją stronę. Ja mam kompletnie nieintuicyjny lewarek i kompletnie nieintuicyjne kierunki, w których muszę to zmieniać. Tak samo jak to sterowanie powinno być obok mnie, a nie jest obok mnie, gdyż ponieważ jest bliżej pana Japończyka. Mamy tutaj rzeczywiście coś przedziwnego. Jest to twór, którym Mitsubishi, czyli koncern japoński, udowadnia, że czasami potrafi pójść pod prąd. Zwykle układ hybrydowy, nawet typu plug-in, kojarzy nam się z taką hybrydą Toyota podobną, że będziemy mieli, o piesek mój przybieg śliczny, chodź. Myś to piękne, no tam się połóż, tak, pod panem z kamerą, no to jest najlepsze miejsce rzeczywiście, tak. Tu chodź do pancia, ona nie lubi tych samochodów, no jak to jest, zobaczcie, no że nie przepada, ucieka. Napęd hybrydowy może być dwojaki. Może być równoległy, czyli jednocześnie silnik spalinowy jest w stanie doładować silnik elektryczny i przekazać moc i moment obrotowy na koła, albo szeregowy, czyli wtedy silnik spalinowy służy tylko i wyłącznie do doładowania baterii w układzie elektrycznym. A Mitsubishi powiedział co? A my zrobimy both, jak mówią Anglicy, both. No, albo Amerykanie bardziej tak mówią, z wadą wymowy jeszcze w dodatku. Czyli tu jest i równoległy, i szeregowy. Wtedy, kiedy trzeba, kiedy bateria zaczyna nam już się powoli kończyć, silnik spalinowy jednostajnym, dosyć głośnym sygnałem będzie ten silnik doładowywał. Natomiast jeżeli będziemy chcieli podjechać pod górkę, silnik spalinowy dołączy wszystkie swoje możliwości i wspomoże nas w owej wspinaczce. No tak, ja przyspieszam.
Jeszcze się spalina nie odpala. Na samych silnikach elektrycznych mogę jechać do prędkości 135 km na godzinę. To jest niezwykle ważne, że nawet te prędkości na drodze krajowej, może nie na autostradzie, ale na drodze krajowej, pozwalają wciąż eksploatować samochód tylko na silniku elektrycznym. Dlaczego to jest ważne? Bo rzeczywiście nie tylko ci, co mieszkają w ogromnych aglomeracjach, kupują sobie dzisiaj takie samochody, ale także ci, którzy mieszkają na przykład w niewielkiej wiosce, która jest oddalona o 20 km od Przasnysza. I do tego Przasnysza muszą dojechać do roboty codziennie. I do tego Przasnysza z prędkością przepisową 90 km drogą krajową też dojadą w tę i z powrotem na samym prądzie, bo zasięg tych 40 km na owym samym prądzie można osiągnąć. Także nie tylko Warszawka, nie tylko Kraków, Poznań, Wrocław, Gdańsk, ale także Przasnysz. Co tam jeszcze, panie Piotrusiu, przywodzi na myśl na przykład? Legnica. O, no tam pod górkę jeszcze się trzeba wspiąć czasami. A ci, którzy mieszkają w Legnicy, będą mogli, moi drodzy, skorzystać z przeróżnych trybów jazdy. Bardzo czytelny przełącznik owych trybów jest tutaj i tych trybów jest całkiem sporo. Ja rozpocząłem swoją przygodę z Eclipse Crossem PHEV w trybie normal, ale mogę iść w tryb eko, bo dlaczego nie? I tak się snuje jak smród po gaciach. Pomalutku, mam strefę 30, mam garby poprzeczne, jadę wolno, dostojnie, bezszelestnie i wtedy tryb eko bardzo mi pasuje, bo jestem w stanie naprawdę nie palić benzyny w ogóle i jechać kompletnie bezemisyjnie. Dwa silniki elektryczne, tutaj są przednia oś i tylna oś, 85 koni i 92 konie. A jeżeli chodzi o sam silnik spalinowy, to jest coś przedziwnego. To jest konstrukcja czterocylindrowa o dosyć dużej pojemności, bo ma 2,4 litra i krzesa, uwaga, kosmiczne, 98 koni. No jak sobie nawet naładuję z gniazdka na maksa ten silnik elektryczny, przejadę na nim ledwie 40-45 km. Producent znowu w katalogach mówi, że 55, ale wiem, że ten rezultat jest niewykonalny. 45 to jest maks na samym silniku elektrycznym, więc tak straszne napinanie się na to, żeby ten silnik elektryczny, te dwa silniki elektryczne były podstawą napędu tego samochodu, jest nieco irracjonalne, bo na autostradzie wszystkie silniki są tak wysilone, że auto potrafi wychłeptać 11 litrów na setkę. I ja się teraz pytam. Na co mnie to? No na co mnie to wszystko? No to 11 litrów to ja sobie mogę wziąć, kurczę, mojego 14-letniego Porsche 911 i on mi na autostradzie spali 11 litrów, jak będę jechał 140. A jak będę chciał w Niemczech, to sobie pojadę 299 na godzinę, a tym pojadę maksymalnie 162 na godzinę. I na co mnie ta cała nowa motoryzacja? Na co mnie te wszystkie normy i na co mnie się upychać to wszystko w tym biednym samochodzie, skoro można by tu było dać 1.6 turbo i polatać dokładnie z takim samym spalaniem, tylko z lepszymi osiągami. I z niższą masą. I w ogóle fajniej. I jest tryb Tarmac i to jest właśnie tryb dla mieszkańców owej Legnicy, Świdnicy, Szczyrku. Czego tam jeszcze? Mieszkańcy Sanoka też jak się wybiorą, czy to w Bieszczady, czy na Pogórze Przemyskie, mogą sobie zupełnie spokojnie z takiego układu napędowego korzystać. Tryb Tarmac jest genialny, bo spina wszystkie moce i momenty obrotowe podczas przyspieszenia, już chodzi spalina, ona już działa. On powinien się nazywać tryb Sport, ale bardzo sprytnie nazywa się Tarmac, żeby nie powielać schematów, które stosują inne koncerny motoryzacyjne i to mi się bardzo podoba. Ten system również bardzo dobrze rekuperuje, czyli odzyskuje energię, jadę właściwie jednym pedałem, puszczam pedał gazu i mam od razu dosyć intensywne spowalnianie, czyli nie ma tutaj elementu toczenia się, pasażerom będzie powoli zbierać się na mdłości, ale dla kierowcy będzie to tryb bardzo wydajny wtedy, kiedy chcemy pojechać troszkę szybciej. Teraz kwestia najbardziej brutalna. Chciałem to zostawić na koniec, ale nie jestem w stanie się powstrzymać, żeby tego Wam nie przekazać. Cena. Cena potrafi zasmucić nawet największego wesołka, nawet błazna cyrkowego, klauna cyrkowego potrafi wyrwać z butów, bo ten oto piękny samochód, odświeżony, odnowiony, nie do końca może idealny, kosztuje w podstawie 187 tysięcy, a taka wersja jak to, w dobrym wyposażeniu, kosztuje 215 tysięcy brutto. Podobno jakiś rabat 25 koła można uzyskać, ale no błagam, na miły Bóg, co się dzieje z tym rynkiem motoryzacyjnym? Samochód, który średnio przyspiesza,
ledwo hamuje, jest miękki, jest bułowaty, ani do końca piękny, ani do końca funkcjonalny. Fakt, że japoński, no i może to jest jego kapitał, kosztuje kosmiczne pieniądze. X1 o takim samym rozstawie osi kosztuje w maksymalnej wersji 187 tysięcy, czyli BMW się kończy tu, gdzie Mitsubishi się zaczyna. O losie, no przecież to jest jakiś kuriozum w ogóle, także chciałem o tym powiedzieć w telegraficznym skrócie, bo mnie bulwers bierze. Jak zaczynam tylko myśleć o cenie Eclipse Crossa. Po prostu ten samochód może się komuś podobać, może być fajny, ale zdecydowanie nie jest wart tych pieniędzy, tak jest moje zdanie. Jego technikalia zwiastowałyby, że te odczucia zza kierownicy będą nieco lepsze. Bezpiecznie to powiedziałem, ale jednak tak twierdzę, że cała ta technologia, że właśnie te dwa silniki elektryczne, ten napęd na cztery koła, ten benzynowy motor o dużej pojemności, 2,4 litra, a tu nagle się okazuje, dobra, chcę wyprzedzić X5, która leci przede mną i to wszystko dzieje się bardzo łagodnie, bardzo dostojnie, tylko chyba troszkę za łagodnie i za dostojnie. Bo kiedy mam na to czas, mogę to robić łagodnie i dostojnie, ale czasami chciałbym tryknąć ten samochód i zmusić go do troszkę bardziej niecnych zachowań, ale niestety nie jestem w stanie. Przejdźmy do funkcjonalności. O, i teraz tak zwane tutaj wizytówka powinna być. Pan Adam rozbestwiony. Bo pan Adam rozbestwiony chciałby, żeby się pokrywa mu uniosła, skoro ma furę za 215 koła. A tu gucio. No więc, pan Adam, Mr. Biceps, pociąga do góry. No i co my tu mamy? Mamy tutaj przepotworny old school również. Ta przestrzeń po lifcie powinna być zamknięta, pięknie wyprofilowana, otoczona prostokątnymi tutaj zaślepeczkami, a okazuje się, że mamy tutaj jedynie bajzel. Nierówna, nieforemna, nieregularna ta przestrzeń, nie do końca duży bagażnik. Całe szczęście, że jest regulacja tylnej kanapy, to jeszcze jakoś tłumaczy tutaj te wszystkie dziury, te przeloty. No przecież wieś tutaj kosz wiklinowy z butelkami nalewki na przykład, nie? No przecież będziemy przez cały czas tę nalewkę słyszeć, jak ona będzie nam dzwonić, będzie się przypominać, jest to dźwięk, skądinąd uroczy, można by powiedzieć, ale na dłuższą metę potrafi być nieco męczący. Przysiądek na przyzbie, tak jak zwykle to robię. No ta roletka też, jak za króla świeczka, jak w latach 90. w... Co to taką miało śmieciową roletkę? Stare Volvo XC90 miało taką śmieciową roletkę, która zawsze była wystrzępiona, wyświechtana tutaj po bokach. No i jak zasiadłem, to już wiem skąd ta nazwa, ten Eclipse. No bo przecież tutaj przywędrowały nam lata 90. jak ta lala. Tak mój dziadek mówił kiedyś, o, ale kiecka ładna jak ta lala. No. Przed liftem był gładzik. Gładzik był fatalny i tragiczny. Gładzik zastąpiono dotykowym ekranem, który naprawdę wpisano tutaj ni przypiął, ni wypił. I to jest kolejny idiom, z którego możecie korzystać na co dzień od święta. Lubię związki frazeologiczne, ale zanim się je zastosuje, to trzeba zrozumieć ich znaczenie. Dobrze, żeby się nie wtopić na jakąś minę. Naciskam, kluczyk jest zbliżeniowy. Wszystko odpala się tak, jak stary, dobry kineskop przed 40 laty, czyli wolno. Kontrasty na tym ekranie są takie, jak w komputerze Commodore 64. Nigdy nie grałem w gry komputerowe, ale wiem, że za moich młodych czasów taki komputer egzystował na rynku gier. Przesiadano się z ZX Spectrum Plus na Commodore 64, ewentualnie na Atari. Tutaj mamy właśnie coś takiego. Działa to wszystko tak, że się nie przewija, nie przesuwa ani w jedną, ani w drugą stronę. Wydaje za to dźwięki. Staram... O, już się kierownik podłączył. Kiedy on zdążył to zrobić? Przecież jego tutaj nie ma. Ja nie wiem, co to jest za koleś. Dobrze, działa to fatalnie. Działa to tak, jakby było zaprojektowane przed 15 laty, a nie w 2020 roku, kiedy opracowywano nowy system multimedialny do samochodu, który przechodził facelifting. Proszę, szanowni Japończycy, popatrzeć na koncerny koreańskie i wziąć z nich przykład. Auto jest zawieszone bardzo miękko, komfortowo. Znowu tutaj nie ma żadnych aspiracji motorsportowych, żadnych nawiązań do tych sportowych samochodów, które kiedyś Mitsubishi produkowało i z których słynęło, pamiętacie, i starty w rajdzie Dakar i oczywiście rajdowe samochodowe Mistrzostwa Świata, zespół fabryczny, cztery tytuły Mistrza Świata wraz z Tomim Makinenem, a grupowym Lancerem. Boże, jakie to były piękne czasy, jak człowiek marzył o tych samochodach. No dzisiaj o takim samochodzie być może ktoś marzy. A ja nie znam. Tu z lewej strony można włączyć i wyłączyć head-up display, który jest fatalny.
No niestety, fatalny. Kiedyś pani w przedszkolu, jak przyniosła mi rysunek i powiedziałem, proszę pani, to jest mój rysunek wiosny. I pani powiedziała, no Adaś, no fatalny. Ja przez całą swoją młodość myślałem, że fatalny to ma znaczenie pozytywne, że coś od fajnego, coś takiego powiązanego. No niestety później życie skorygowało me założenia. Okazało się, że ten fatalny rysunek był po prostu tragiczny. Do bani, pani się nie spodobał. Zmieliła umysł przedszkolaka tym samym i ten młodzieniec Adam Kornacki, który myślał, że umie rysować, okazało się, że nie umie rysować, tak samo jak Japończycy nie umieją zaprojektować wyświetlacza przeziernego typu head-up display. Co to jest do diabła ciężkiego? Czy my naprawdę żyjemy w 2021 roku, czy to jest 2012? No wysuwa mi się jakiś plexiglas normalnie przed nos i tam mam gdzieś to wszystko wyświetlone. Mogę sobie regulować wysokość tego wyświetlenia, ale nie znoszę tego. Nie lubię, jak ktoś mnie robi w trąbę i nie jest w stanie rzucić obrazu tych cyferek i tych wszystkich symboli po prostu na przednią szybę, bo BMW serii 7 robiło to już, dalibóg, 12 lub 14 lat temu. Można? Można. No i teraz jako pan Europejczyk, który jest w Unii Europejskiej, stosuje się do zasad europejskich, respektuje prawo krajowe i międzynarodowe, biorę sobie kabel z europejskim oznaczeniem USB-C, który staje się normą, mam nowiutki samochód japoński po faceliftingu i dupa, bo mam dwa gniazda na USB zwykłe, czyli mój kabelek nowoczesny, mogę pierdyknąć na outside. I muszę wziąć nieco zdewastowany, poszarpany, wyeksploatowany, zużyty, zwykły kabel USB celem podpięcia się do ładowarki telefonicznej. Nie muszę ładować telefonu, bo jeszcze baterię mam. Ma kilka za to dobrych rzeczy, bowiem nie wszystkie hybrydy typu plug-in mają podwójne gniazdo do ładowania. Tutaj te 17 bodaj kWh można w bardzo szybki sposób naładować poprzez gniazdo HDMO bądź też SHADEMO. Jak chcecie, tak mówcie, jak chcecie, tak czytajcie. Można mówić po naszemu, można mówić z francuska. Więc jest gniazdo HDMO, SHADEMO, którym w 20 minut można naładować 80% baterii do silnika elektrycznego potrzebnej. Czyli jak gdzieś zakupy, niestety zajmujecie wtedy ładowarkę tym, którzy mają samochody wyłącznie elektryczne i oni bidoki muszą czekać, aż skończycie się ładować, albo szukać innej ładowarki, bo nie mają wyjścia, a wy na szczęście z takim samochodem będziecie mieli wyjście, bo możecie też zupełnie spokojnie na silniku spalinowym sobie polecieć. No właśnie, niby wszystko jest. Podwójny szyberdach, mnóstwo światła w środku, jasne, piękne skóry, które tutaj potrafią upstrzyć tę nieco czarną przestrzeń. Podgrzewane miejsce na tylnej kanapie, przetwornica tam na dole na do ładowania na 230 V, czyli komputer nawet można naładować celem uspokojenia dzieci w podróży. Duże uchwyty, że butla 1,5 litra tutaj wejdzie. No i tak się rozglądam, myślę sobie, faktycznie bardzo dużo ten samochód potrafi nam dać. Ale, gwoli podsumowania teraz, no moi drodzy, nie za tę cenę. No taki samochód powinien kosztować 150-160 tysięcy złotych, nawet jeżeli jest pluginem. Ja wiem, że elektryczna motoryzacja jest droga, nawet powiedziałbym, że jest wariacko droga dzisiaj jeszcze, ale te samochody muszą nam zacząć tanieć. Nie możemy za średniej klasy SUV-a płacić ponad 200 tysięcy złotych. I to jest taki mój drobny apel może, żeby troszkę uspokoić te emocje. Ja wiem, że mądre głowy tworzą te cenniki i czymś ta cena jest na pewno umotywowana i uzasadniona. Podatki, opłaty, transport, cła, niedostępność części, półprzewodników i tak dalej. Żyjemy w czasach trudnych, tylko ja się pytam, dlaczego za to wszystko my, biedni użytkownicy tych samochodów, musimy płacić. Brutalne, ale prawdziwe.